Czołem ludziska! My dalej strony gramy w tej a simulacra z Staszek! Niestandardowych czas rozwiązań w końcu spróbować. Zaczniemy, wydaje mi się, od sprawdzania różnych rzeczy, typu zadzwonimy pod 9.1.1. Może uda się skontaktować z, e, z tym, z jaką się nazywa, Murilo. Może jeszcze popróbujemy. Tych wszystkich szyfrów, które tam po drodze widzieliśmy, może uda nam się tym razem z tym stu liczbą Pi wbić na czas. Dużo rzeczy do testowania, czekałem bardzo na to, żeby zobaczyć te inne zakończenia, inne e, próby zrobić też. Ja już nacisnę Continue, żeby tu nie patrzeć na ten ekran główny zbyt długo i zobaczymy też, co zrobi Continue. Czy Continue spowoduje, że wróciliśmy do momentu, kiedy mamy nową grę? Czy Continue spowodowało. No tak, zobaczcie, nowa gra. Jesteśmy w momencie kiedy. Ha! Say something nice to her. Aha, okej, okay, dobra, czyli gra, kiedy wciskamy continue, wprowadza nas w ostatnią rozmowę. Oczywiście, doskonale. Aha, doskonale wiecie z kim. Z Anną, która tym razem nie jest Anną, tylko jest oczywiście tym czymś. Tu jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo pytań, mnóstwo niewiadomych, no, które widziałem, że pisaliście pierwsze teorie, ale zachęcam Was w tym odcinku do pisania kolejnych teorii, swoich pomysłów. Na temat, co to mogło się wydarzyć, jak działa ten telefon, bo mnie najbardziej zastanawia, e, czy tylko jest jeden telefon w tym całym tutaj, w całym tutaj, w tym świecie, ale wydaje mi się, że jest kilka, bo pamiętam, że było tam coś, że policja zatrzymała telefon Jamesa, więc wydaje mi się, że telefonów jest więcej, ale pytanie, jak ten telefon trafia do nas, jak on trafia na te wycieraczki, skoro i też są telefony, prawda, tych ofiar, jak to się dzieje, prawda, że, że on tutaj trafia, skoro, e, jakby to wyjaśnić. Kurczę, no, sami dobrze wiecie, tak? Już po tej grze, że y, tutaj jest byt bardzo niematerialny. Jakaś coś, co siedzi, jakiś wirus, coś alienowatego siedzi w tych telefonie i próbuje, też nie wiadomo z jakich motywów, po prostu eliminować ludzkość i tworzyć ich kopie cyfrowe. Ale skoro, mi się wydaje, że skoro znaleźliśmy telefon Anny, on należał do Anny, no to rzeczywiście my nie jesteśmy kolejną ofiarą, tak? Ale system spowodował... Że to właśnie Taylora spotkaliśmy, no i Taylor Taylora spotkało to, co spotkało, no bo to on poznał Annę na sparku, więc to nie telefon definiuje ofiarę. Tak? Tylko, że ciekawe jest to, że myśmy odkryli to, a policja nie potrafiła. To też jest takie, taki ciekawy motyw. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Wydaje mi się, że zaczniemy, jak mi wszystko, od samego początku, czyli wejdziemy do menu głównego i stworzymy nową, pójdziemy nową grą tak? Czyli zrobimy restart. Ale rozumiem i właśnie jestem ciekawy, jak to gra rozwiązała. Czy my musimy rzeczywiście przeklikać się przez wszystkie? Will you lose your current progress. No właśnie. Czy to oznacza, że będziemy tracić. Znaczy na pewno stracimy cały nasz progres. Ale pytanie też brzmi, czy tracąc cały nasz progres, e, nie będzie, będą były jakieś opcje takie przyspieszania tekstu. To mnie ciekawi najbardziej. Wciskamy jest. Progres właśnie przepadł. Tak. I Zaraz zobaczymy. Aha, tu od razu musimy już wklikiwać 1, dobra, czyli co, 1, no dobra, no 1807, wiem. Teraz nie może co kam i tak mi to podpowie, no właśnie. No i widzicie, i to jest fajne, bo teraz przypominamy sobie na przykład takie motywy, że Anna patrzy na ikonę Sparka, tak? Ona niekoniecznie miała przymknięte oczy. Teraz trzeba zauwa zauważam, nie wiem czy to zauważyliście też, ale ona patrzy na spark. Też jest dla mnie ciekawa ta zabawa z tą. Tak. Zabawa cała z, z tą y, tutaj baterią. No dobra. My to już znamy. Więc na pewno, na pewno będę przyspieszał tę grę. Oczywiście nie będziemy chcieli przechodzić jej od początku do końca raz jeszcze w ten sam sposób, tylko raczej skupić na tych elementach, które są ciekawe, które są dla nas nowe. Więc wydaje mi się, co by było, gdybyśmy od samego początku stwierdzili, fuck this shit, wbijmy, zadzwonimy na 9.1.1, olejmy to wszystko, co tu się dzieje, ponieważ my się nie chcemy tym kompletnie interesować. A tu już Greg do nas pisze, tak? No i tak, na pewno chciałbym teraz przechodzić tę grę, będąc Dokonując co kompletnie o 180 stopni wywrócone decyzje, czyli jesteśmy za Gregiem, jesteśmy za Taylorem, wcale nie wrabiamy szefa, nie wrabiamy również y, tego naszego Merw'a i tak dalej, i tak dalej, tak? Tak mi się wydaje, że wtedy dzięki temu jakoś spojrzymy na to wszystko, wydaje mi się, w sposób bardziej normalny, tak? Ale, no dobra, czyli co, zaczynamy może od telefonu. Co wy na to? Może zaczn z z z z z z zacznijmy od telefonu pod 911. emergency services Czy to się da? hello this is an automated police emergency response your call is important to us sorry all of our operators are currently busy if there is an immediate danger please press one if you wish to report a non-immediate crime please press two for other emergency services please press three if you wish to speak to one of our operators please press zero Please state your emergency. For murders or manslaughter, press 1. For aggravated assault or battery, press 2. For domestic disturbances, press 3. For burglary, press 4. For kidnapping, press five. To chyba kidnapping, porwanie. Please hold while we transfer you to one of our operators. Elevator music! Jak ja uwielbiam muzyczki w windach, nawet kiedy nie jestem w windzie. Nagrałamy wszystkie schematy. Your call is important to us. Please hold. Your call is important to us. Please hold. No cóż, moi drodzy, poczekałem 5 minut i nic się nie dzieje, więc prawdopodobnie jest to zapędlana w nieskończoność, albo tu trzeba bardzo długo poczekać. Szczerze mówiąc, nie mam tyle czasu na czekanie, szkoda. Wydawało mi się, że może uda się coś uzyskać dzwoniąc na 911, ale widzę, że... Niestety, ale nie ma opcji. Nie ma opcji, nie ma opcji, może spróbujmy... To jest Emergency Services, może spróbujmy zadzwonić, ale wybrać inną opcję. No dobra, moi drodzy, wychodzi na to, że cokolwiek nie wybiorę, Zawsze jest oczekiwanie, także albo trzeba być tu bardzo, ale to bardzo e, cierpliwym, mieć mnóstwo czasu i wtedy może się okazać, że może zdążymy. Tu widziałem, że powiedzieliście o kilku osobach, które wydają wam się takimi easter Egami. Ktoś, jakiś Chloe chyba jest z Life is Strange, być może tutaj mamy Gordon Akram, to może chodzi o Gordona z Batmana, być może, strzelam. Gdzieś tutaj było, też widziałem, że chyba Walter White coś tam z Breaking Bada. Walter White Law, no właśnie, z Breaking Bada na przykład, tak? Voicemail. Hmm, Zobaczmy, voicemail. Niestety, signal error, tak? Czyli to oznacza, że tutaj. Niestety nikogo na voicemailu nie mogliśmy złapać. Ale skoro mamy nową grę. Dobra, tutaj mamy oczywiście Grega. Tu mamy. Tak, ja to włączę, od razu wyłączę. Hi! Albo i nie. Podczas kiedy Anna to będzie gadać, to ja może przywołam jedną z myśli, czy z komentarzy Uli, bo bardzo mi się, Ulson spodobał twój, twoje przemyślenie, że faktycznie ta gra ma elementy pouczające. Że zobaczcie, spójrzcie na całe życie Anny. Olewała mamę, olewała swoją najlepszą przyjaciółkę, skupiła się na poszukiwaniu, prawda, miłości przez jakąś dziwną aplikację, przez Sparka, prawda, więc... To bardzo, jakby, to jest takie duże odniesienie, moim zdaniem, do rzeczywistości, do nas, że my za bardzo, ch... znaczy nasze umysły za bardzo są chłonięte przez te wszystkie aplikacje, przez internety i tak dalej. I trochę tracimy kontakt z rzeczywistością. I ja się z tym całkowicie zgadzam, to jest bardzo fajne przesłanie. Ciekawe, ilu z Was usunęło swoje konta na Tinderze czy na innych społecznościówkach. Pewnie bardzo mało osób, tak? Bo to tylko gra niby, ale mimo to niesie jakieś mądre za sobą Kwestia, a tymczasem najbardziej interesuje mnie właśnie ten motyw. Motyw z tymi tutaj sekretami. Czy to może być kod Morsa, tak w ogóle? Wydaje mi się, że może być Morse, ale bez spacji. Wydaje mi się, że to mimo wszystko jest. Właśnie, w jakiś sposób. Tak, ten sam kod widzę, że jest. Tak, 9106. Na pewno. Zero jest. Jest six. Sądzikam, czy to jest część ich kodu, który sobie tutaj wrzucili jako, jako tekst. No może być tak możliwe. Dobra, czyli co? Dostaniemy teraz. Dostaliśmy telefon. Ja pod niego zadzwonię. Bo nie bardzo, Najbardziej ciekawiło mnie właśnie to, żeby to spróbować, bo spóźniłem się przy pierwszej rozgrywce i zobaczymy, czy teraz się uda. Właśnie. To jest bardzo dziwny znak. I teraz. O-o! O-o! O, o, Chyba zepsułem. Ojej. Jak ja myślałem one, bo dział... właśnie, Czemu one, czy ja zgubiłem free? Kurczę, bo wiecie, chciałem zrobić tak, że... O, shit. Mogłem stracić swoją szansę. Że... Chciałem wklikać to, co mówi, ale jak tylko zaczynam klikać, to on przestaje mówić, więc... Jak się nie uda, będę musiał zresetować grę raz jeszcze. Dobrze, że to sprawdza na samym początku, nie? Mam tylko jedną szansę pewnie na grę. Zakładam. Tak. Mam tylko jedną szansę. Spróbuję. <noise> to muszę jeszcze raz grę zrestartować. To na szczęście w tym momencie nie jest żadnym problemem. To jeszcze raz. Dzwonimy pod 6339106. -3 -3 tak. I teraz, kiedy on będzie nam tutaj mówił, poczekamy aż powie cały numer. Tak. I potem go wpiszemy. Spróbujemy. 3, 1, 4, 1 co? Call ended. Shit! Czyli co? Czyli ja muszę to. Krap. Może muszę to zrobić podczas połączenia, ale nie czekać na sam koniec. O oh shit, coś mi się wydaje, że w tej grze będę robił mega dużo resetów. I że czas, który będę musiał poświęcić na to, żeby poszukać wszystkich sekretów, też będzie się mocno wydłużał. Jak dzwonimy pod ten numer, a jeszcze nie poznamy tego numeru, to nie możemy się tam dodzwonić. Zobaczcie, jest sygnał error. Po raz pierwszy zadzwoniłem pod ten numer, ale jeszcze nie sprawdziłem tego. Więc zakładam... ...że ważna jest też kolejność wykonywania działań. Tak? A możemy to, jak widzicie, przyspieszyć. I teraz spróbuj zadzwonić pod 6... ...33... ...9106. Tak, teraz działa. No dobra. Shit! Co jest grane? Czy albo trzeba to szybko wpisywać, albo wiecie co, albo, albo to nie jest to miejsce, w którym trzeba wpisać tę liczbę, którą dowiedzieliśmy się, skoro to jest liczba pi. 5, 9, 2. Bo wiecie co, no w, sumie, w sumie wszystko pasuje. Telefon jak najbardziej pasuje, ale, ale... nigdzie się nie możemy dodzwonić, więc pytanie, jaki jest kolejny krok? Signal error. Trochę to wygląda, jakby ten telefon miał być albo mega szybko wpisany, no 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Trzeba to mega szybko wpisać. Voicemail. Aha, okej, okay, no dobra, voicemail, ale wiemy, że tu się nie dodzwonimy. Także kurczę, no pojawia się pytanie... Co w takim razie trzeba zrobić, żeby się tutaj dodzwonić, tak? Czy mieliśmy jeszcze gdzieś jakieś miejsce, gdzie mogliśmy wpisywać jakieś cyfry? No bo co, to może być tylko i wyłącznie telefon, no, raczej nie sądzę, żeby można było wpisywać adres. To czy są ostatnie strony, które odwiedziliśmy. Kurcze. Dobra, wydaje mi się, że idę dalej z historią. Popróbowałem wiele sposobów i dalej nie mogę wpisać tego numeru podczas dzwonienia. Bo przy czwartym wciśniętym. Przy czwartym wciśniętym przycisku, czy liczbie, czy cyfrze w sumie bardziej, wyłącza mnie. Ale też można by sprawdzić, czy a propos, e, na przykład z liter, gdzie tu są litery też pod liczbami. Więc zastanawiam się, czy telefonicznie któraś z liczb może nie tworzyć jakiegoś słowa. Na przykład to 96339. 6339. Jakie to może być słowo? Ciężko powiedzieć, tak? Może być mo 633, więc Med, tak? Mef może być. Albo nef, ned. Albo może być ode, ofe. Tak? Więc teoretycznie może popróbować, zobaczyć, czy ta liczba dałaby jakąś, jakiś sukces, stworzyłaby jakieś słowo, tak? Czyli 6339106. Możecie popróbować. A ja tymczasem lecę z fabułą. Może gdzieś jeszcze. Pamiętam, że chyba Murillo kiedyś pytał mnie o jakiś, o jakiś numer, ale to kiedy Grek chciał się wbić do domu, więc Wiecie co. To. Tym razem próbujemy być tacy, że chcemy jednocześnie pomóc Gregowi jednocześnie pomóc być, być za tym, żeby Taylor nam też pomógł, czyli za, zaufać obu, jeżeli to się w ogóle da. A na pewno zaufać Taylorowi. No i chyba jest też ważny moment, tak? Jesteśmy w momencie, kiedy mówię, że zostawiła dziwnego, dziwne wideo i to jest moment, kiedy możemy zaufać Gregowi i pokazać mu te wideo, tak? I myślę, że możemy mu spokojnie go pokazać. Proszę bardzo. Niech go sobie zobaczy. U! O proszę! To jest ciekawe, zobaczcie, nie może zobaczyć tego telefonu, tego, tego wideo. A... A widzicie, to jest też ciekawe. Tak się zabezpieczyli przed zobaczeniem, no dobra. <śśmiech> Czy to jest jakiś dziki dowcip? No po prostu są jakieś szumy. Jeśli coś zrobiłaś Annie, to przyrzekam. Uh, looks like it deleted itself. wygląda tak, by samo się usunęło. Co tu się kurde dzieje? No właśnie. Dobre pytanie. O i się skończył poszedł offline. Greg Summer dzwoni. Hello? Halo, ja to ciebie mówię. Me? Nie możesz Nie słyszysz mnie. Czekałem na jego na jego kwestię, się, która się chyba wszystkim podobała, tak? Tam. Coś tam. Co, fucking shit! Nie, coś tam. Coś tam takiego dziwnego mówił. Jak widzicie, cały czas, jakby tworzę tutaj te rozmowy w taki sposób, że mówię wszystko jako jest, jako prawdę, tak? Czyli całkowicie ufam Gregowi. Taylorowi, tak? Mówię, że Greg jest jej chłop chłopakiem, nigdy tego nie powiedziała, tak? I got competition. Anything else? Still working on it, tak? Czyli. Staram się być otwartym jednocześnie dla Grega i otwartym dla Taylora. Wiem, że tutaj prawdopodobnie w tym odcinku nie zobaczymy samego końca, bo sami widzieliście, 9 odcinków nagram, zanim dorwam się do końca, tu widzę, że nie ma żadnej opcji na przyspieszanie, co jest troszeczkę słabe. Chyba, że może ten przycisk będzie przyspieszał. Zaraz zobaczymy. Uh, Okej. Okay. M, m m m. Dobra. Czy można tu przyspieszać? Niestety nie. Szkoda. Fajnie by było, gdyby oni dali nam możliwość przyspieszania, tak? Że klikam sobie tutaj i dzięki temu mam szybsze scrollowanie przez teksty. Bo tak to będę musiał naprawdę sporo czekać, tak? Okej. Okay. Dostałem teraz Achievement. Wy tego nie widzicie, bo zmieniłem trochę sposób na nagrywania, ukryłem te wszystkie rzeczy. Dostałem Achievement Gossip Girl. Powiedziałem. Taylorowi o wszystkim. To już jest dobrze. Kolejny achievement znaczy, że jestem otwarty i wszystko mówię. Możecie sobie tutaj przejrzeć szybko, co pisałem, bo wydaje mi się, że to też jest taka forma, żeby możecie sobie nadrabiać razem ze mną, jak to wyglądają te dialogi. Czy powiedziałem o wszystkim? O szefie powiedziałem, że, że co, że... Powiedziałem też, że została wyrzucona ze szkoły, tak? Weterynarzy nie przyjęli, tak? No jestem też ciekawy, jak szybko ta bateria będzie siadać, ale wydaje mi się, że to jest taki efekt... że ta bateria po prostu będzie siadała długo i wiadomo, że na ostatnim procencie to nawet trzyma 3 dni. Nie? Hello? Hello? I know you're there. You picked up, why aren't you answering? This is serious, okay? Say something! Chciałem, że tu swoją kwestię, ale też nie walnął. To jest ten moment, kiedy rozmawiamy sobie z Gregiem i teraz będę musiał powiedzieć mu, że gada sobie z Taylorem. Bo chcemy powiedzieć, że gada z Taylorem. Tak? Więc chcemy być po prostu fair w stosunku do obu z nich. Ja jestem ciekawy, co się teraz stanie, kiedy wpisuję odpowiedzi na wszystkie pytania, kompletnie nie rozmawiając z nikim. To jest ciekawe. Wbiłem na Jabera, tak? Trzy pytania... Pomocnicze i żadnych dyskusji z kimkolwiek na ten temat, więc to jest ciekawe, tak? Jak, jak, jak gra to. Ro... Ojoj. Jak to gra rozwiązała? Unusual login attempt, tak? Czyli to byśmy my chyba z tego dziwnego IP, które nie istnieje. Dobra. Oho. Aha, tu się coś zglitchowało i Anna właśnie wysłała post. Tak? A coś gdzieś tam pisałem, czytałem chyba w waszych komentarzach, że tutaj zasady w ogóle są Jabber takie, żeby nie przeklinać bo nic nie robić. Co się stanie, jak najprzyjemniej? Na przykład, fuck. Tak dla testu. Nic się nie stanie. Ok. Shit. A to piszemy jako ona, tak? O! Coś dostaliśmy jakiegoś maila. Holy cow! Czemu to straszy znowu mnie? Dlaczego? O, zobaczcie, jest coś. No reply, Iris. Hello, Anna. We have detected usage of foul language in your app usage. The app of profanity of or any form of foul and abusive language is not encouraged especially in public app like Jabber while we do not have the right to remove or restrict any form of language usage in other apps we still would like to contribute to making the internet a safe place for everyone this is your first remind day. reminder have a good day Czyli dostaliśmy, od, dostaliśmy jakby ostrzeżenie że i to do tego żeby żeby ciekawe jeszcze to Irisa samego żeby nie używał języka który jest niewłaściwy To mi się podoba Fuck, fuck, fuck. Zobaczmy, co dalej z tego wyjdzie. Ha. Na razie nic. Fucking fuck. Fuck face. Fuck. <noise> nie wiem. Jestem ciekaw, czy używanie takich kwestii dalej może doprowadzić do jakichś takich yy, nadużyć czegoś jeszcze. Nie wiem. Kombinuję teraz, nie? No dobra. To teraz trzeba pogadać z Gregiem. Patrzcie, pamiętacie rozmowę z Ashley na początku, kiedy opowiadała nam o różnych, o jakiejś, jakaś taka plotka była, co wtedy ja nie zwracała na to uwagę, ale zobaczcie. I saw Yolanda at my building holding a Faris and Kane footwear bag. Tak? Czyli, to było, to jest ta informacja właśnie o tym, że Jolanda widziała, tak? I jeszcze Faris and Kane, znowu kolejna wskazówka była tutaj, ukryta w tekście. Wtedy ja w ogóle zwrócimy uwagę na te, na te imię, Yolanda. O, wiecie co? Ale czy ja już mam napisane, że nie, nie powinienem powiedzieć nic? Czekajcie. Nie mam napisane, widzicie? Nie mam nic napisane, że nie powinienem nic powiedzieć Ashley. Ale jedno z achievementów, czy jedno z rzeczy, których nie udało mi się zrobić, to jest to, żeby Ashley się nigdy nie dowiedziała. Tak? I teraz jestem w, roz, w rozdarciu. Czy ja chcę to spierdzielić? to oznacza, że pewnie będę musiał jeszcze raz tę grę przechodzić. Chociaż kurczę, jak patrzę na te zakończenia, to faktycznie, nie wiem jak to długo potrwa, ale może da się jakoś szybko przechodzić przez te wszystkie rzeczy. Ale, teraz na przykład mógłbym powiedzieć, że nie jestem Ashley, że nie jestem Anna. Już teraz, nie mam żadnego, żadnej informacji, że nie powinienem o tym powiedzieć. Sprawdźmy co się stanie. Dobra, sprawdźmy co się stanie, jak od razu powiemy, że nie jesteśmy Anną. Man, that girl got issues. Wait, what? You are not, you are not who? Okej, okay, co teraz mamy napisane? Ashley knows that Anna is missing. Okej, okay, to już wie. Może inaczej potoczą się jakieś, jakieś rzeczy, tak? I got some bad news uh, you might want to sit down for this. Panaś usiąść zanim Ci dopowiem. Czy coś się stało? Did something happen to Anna? She is nowhere to be found. No właśnie. What the fuck? She's gone? She should be at work around this time. Is anyone looking for her? I'm using her phone to find her. Me and a few people are searching. A, uh, no bądźmy całkowicie szczerzy, tak? Kilka ludzi ich szuka. And you are a friend, a coworker, a kind stranger. Tak, jestem miłym nieznajomym. You are not answering my questions. No, przecież ci odpowiedziałem. Ashley, dzwoni! Hello? I know you're there. Why aren't you speaking? If anything happens to to it's on you. Explain! Ok, czyli mam tę samą wiadomość, tylko teraz przy przyspieszonym tempie. Słyszeliśmy, że tam w ogóle to jest liderówka, tak? It's on you, a tam w it's not you. Why aren't you speaking? Put Anna on the phone now. Euh. I can't. Ok. Fine. Aha, czyli Ashley. Ashley i tak nam nie uwierzy. This must be an abberate -right prank or something. I am just going to look for her. If anything happens to her, I swear the police is going to be all over your ass. You can help me with this. Her fate depends on you. I need something from you. You can help me with this. Możesz mi pomóc? Well, you can help me by not bothering me. Get lost. Oh, świetnie! I just saw Anna make a post on Jabber. She looks like she's home. It's not me. I don't think she is. I don't think it's her. I don't think it's her. Okay. You told me that she's missing and you have her phone. Now she s says she's at home and she looks fine to me. How am I supposed to believe anything you are saying? Gre Greg is checking out her place. Uh, tak. Greg is checking out her place. Greg? That Greg? No, tak. Are you too onto something? I think you should drop this. There is no turning back for Greg. But since I don't know you, just walk away from this before it's too late. Leave me and Anna alone. No i cóż. I chciałem, chciałem, żeby było miło. Chciałem jej powiedzieć wszystko, ale Ashley jest uparta od razu uważa mnie za wroga. Okej. Okay. Czyli co mamy? Ashla. Oho. Oho. Ale coś nowego się dzieje. Anna blocked my card so much... So to get my copy. I need to register a guest, but they need to. A... Ah, okay, Authorization code. It has to be done through Anna's phone. Greg shared Tech, tech Titans Contact. Okej, okay, czyli to jest ten sposób, w jaki mamy wprowadzić ten kod. Ja chyba też go... Pamiętam, że zepsułem za pierwszym razem. People use this to request temporary access for house guests. Send the code when you get it. Make sure you enter my full name. Don't make me wait. Select Access Code. Okej, okay, to teraz trzeba sobie przypomnieć, jak to wszystko działało. Czyli co? Dostajemy. Dostaliśmy na mailu. Yy... Nie, SMS-em chyba dostaliśmy. O jest. Dobra. Zobaczmy. I teraz wiecie, co tam było, że full name, nie? Czyli imię i nazwisko, ale teraz pytanie. Czy to ma być Greg Summers, czy Gregory Summers? Czy Greg nie jest skrótem od, od imienia Gregory? Tutaj już trochę będę strzelał. Ja wolę napisać tak, jak jest napisane tutaj. Greg Summers, ale coś mnie cały czas kurczy napisać Gregory, bo to jest pełne imię, chociaż, no nie wiem, no nie wyznaje się aż tak. Dobra, czyli co? Invite guest musimy tu napisać. Invite guest. Okej. Okay. Mamy invite guest. Dobra. The full name of your guest. Greg Summers. Ja nawet nie pamiętam, co ja poprzednio wpisywałem, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok. Zobaczmy. Jest spokój, jest cisza. Okej. Okay. No i pięknie. Ślicznie. Okej. Okay. To mamy w ogóle jeszcze coś, coś takiego jak unblock. Gdybyśmy potrzebowali. W ogóle coś ciekawe. Może kiedyś będziemy mogli z tego jeszcze skorzystać. Dobra, czyli mamy to. Okej, okay, czyli proszę bardzo, wysyłamy Access Code. Proszę bardzo, wysyłamy, poszło. Dobra, czyli Grek już jest w domu. Czyli nie możemy temu w żaden sposób zapobiec. Grek i tak pójdzie do jej domu. Jest teraz w Windzie. Nie może wyjść, że jego karta nie działała. Dała, dała to jemu na pierwszej rocznicy. Seda recent fly. God, I hope she's home. Co teraz dostaliśmy? Jakieś informacje? Aha! Kolejny post na jaberze, na, na okej. Okay. Co? Okej, okay, I her now, but something is wrong. Co jest nie tak? To pewnie teraz będą te dziwne dźwięki jak zamrzycie. Tak, I hear someone inside, to już wiemy. O-o! Tak jest, dotarliśmy do tego momentu. Tak, dotyczy momentu, kiedy włączyło się teraz to dziadostwo i teraz Ja znam chyba wszystkie trzy odpowiedzi, tylko musimy poczekać, aż wszystko dojdzie. Are you trying to delete Anna's phone? Jakbyśmy wpisywali te pytania, tak? Ale to za chwilę. Me delete what? No, I'm not doing anything. Did you do something? Don't you dare delete anything. We just need to find Anna. I on a clock here. Ok, szybko trzeba działać z tym. A timed factory reset? the hell? Count the fuck down! Tell me what is happening. You said... You said data is resetting on something. How did it happen? Uh, you activated it! Tak, ty to aktywowałeś, no pewnie przez przypadek. No dawaj, szybko, bo ja muszę też tu wpisać te wszystkie rzeczy, na nie wiem, czy mam je poprawnie wpisane, kurczę. Dobra. What's the matter? I didn't touch anything on her laptop. Shit, I see it too! Dobra, też to widzi. Szybciej, remotely delete all data. How the fuck that happened? I didn't touch anything Stop talking and start helping. Tak jest. Jak najszybciej niech on zaczęła działać. Skubaniec, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I can't remember how Eee... Uh, uh, tell me what you see Dobra, powiedz mi co widzisz. Hang on I see it! Dobra, 40 sekund. Kurza mać, szybciej! Chłopie! Oh fuck me! Niech to szlak. To to free There are three! Dobra. Trzy pytania. Uh, her cat's name, her company name, her IRIS OS version name. Dobra, you can put any order, but when you only three strikes. Dobra. Tobias. Dobra, to jest kot. Oj, dawaj mi kudę szybciej. Chłopie, two more to go. Uh, dobra. Faraday security. Poszło. Dawaj. Dawaj. Applesauce. Every wrong answer will drop the timer by ten seconds. Up, a... a... Apple, fuck! Niech to szlak trafi. Ale, on za długo gada, nie zdążyłem nawet... Wiecie co, a może dało się to wpisać wszystko w jednej odpowiedzi? Ale, Faraday Security, co ja źle coś napisałem? I Apple Sauce. No nie, no nie chcę mi się przez to przechodzić raz jeszcze, błagam. W ogóle Welcome też tu zobaczcie, znowu jest. Yes, yes, yes. Nie jest istotne jak ja tutaj się nazywam, no kurcze! Napiszę teraz, że mam 22 lata. Niech będzie. Where is your home country or region? Kurcze, New Zealand. Experienced user. Manually configure settings? Automatycznie. Do you like to back up your phone Of one occasion? A, się znowu zaczyna. No, i znowu jesteśmy w nowym systemie. A rany. Hello, Siema. Ralf, Alf. Ładnie policzyło rok. One year date. Remember, tralalala. Chat ID is Ralf96. Tak, zaraz wszystko wróci. Kurcze, no. Za długo on gadał. Za długo Skuba nie zgadał, i wszystko. Szlak trafił dwie. Tapety. Wallpapers. Oho. Czaty. Nie ma. Phone. W sumie możemy teraz do emergency services zadzwonić. Ciekawe, czy to coś zmieni. Czy teraz da się dodzwonić, może? Niestety nie. Dobra. Olewam to. Czy jeszcze w ogóle tutaj mamy jakieś. Nie, nie mamy żadnych telefonów. Mail jest tylko welcome. No dobra, wracamy. Mamy teraz zobaczcie znowu dyskusję z, z Aulnerem, z Jamesem. Też tak widzicie. Ok, jestem ciekaw, czy może w ogóle stąd wyjść, ale cokolwiek próbuję klikać. a niestety wbija mi czaty, tak? Tak, wezmę by ciekawy właśnie, czy to, to, czy to coś zmieni, ale widzę, że musimy dalej kontynuować z nim rozmowę. Czyli włos. W, w głos, w sumie. Głos jednego, głos wielu jego głos, czy znaczy tego czegoś, głos, tak? No, chyba, że to nie, nie jestem Anna. How, will, how do I find her? Depends on it. Find me and you will find her. If not. I znowu mamy ten dziwny obrazek. Ja go szybko zrobię? No i to jest ten obrazek z tego dachu, z którego on będzie skakał, tak? Ewidentnie, zaraz się to wszystko wykrzaczy. O właśnie. I Anna zaczyna na nas teraz patrzeć tak, hello, fuck please tell me it works. I cannot lose Anna. Everything is fine now. The phone did it reset. No to też jest ciekawe, że miał się zresetować, ale się nie zresetował jednak. Thank God, oh God, you fucking scared me. Fucking, I thought we were going to lose our progress. It restored itself automatically, don't worry, I fixed it. Are you sure you didn't trigger it? Sam się powrócił. Dobra, szkoda, że nie zdążyliśmy. Jestem ciekaw, czy trzeba to wpisać wszystko w jednej linijce? I czy rzeczywiście ucięło mi 10 sekund? Bo nie widziałem tego, nie zwróciłem uwagi, tak szybko chciałem wpisywać. Także, o Jezu, ale widzicie, problem jest... Już widzę, jaki jest problem będzie z, z moim graniem w to. Ja już nagrywam ponad godzinę ten odcinek, tak? Ja to tnę dosłownie na kawałeczki. Strasznie dużo czasu będzie mnie kosztowało to, żeby dojść znowu do samego końca. Ale przynajmniej raz zagram, tak? Przynajmniej raz chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądać kiedy będziemy wykonywać te polecenia tak, żeby uratować Annę bądź uratować Taylora. Zobaczymy jak to będzie na końcu, więc to mnie cały czas napędza i może jak szybko przez to przejdziemy jakoś, to może w dwa, trzy odcinki tam dojdziemy. Albo po prostu będę to mocno ciął, też. Zależy od was, jakbyście chcieli to zobaczyć, tak? Tylko. Tak jak mówię, następny, tak w ogóle, a następny odcinek nie będzie ani jutro, ani pojutrze. Następny odcinek klonuje dopiero we wtorek. Żebym miał więcej czasu na to, żeby się pobawić i porejestrować. Może codziennie po pół godziny sobie pograć, porejestrować po prostu materiał i, i, i zobaczyć, co dalej będzie, tak? Mm. More clues, może więcej znalazła tak wskazówek na swoim laptopie. Something like that. There are some phone that I backed up. One here. Another one at her workstation. Czyli są jakieś dwa telefony? Tak, to już wiem. That means that there might be more stuff on the phone than what we see now. We work with that what we have. Uh, dobra. Let's get started. I teraz zobaczcie. Doszło do rozmowy z Taylorem. On mnie pyta, ile powiedzieliśmy. Powiedziałam, że podziałam wszystko. You what? Everything? Jesus. Did anyone ever tell you to not trust anyone people have to say? Uh, everything people say, especially it's from online? Ok, to chyba. Uh, He is no threat, tak, bądźmy, brońmy go, tak, on nie jest żadnym zagrożeniem. How are you so sure? I'm her fucking boyfriend, so you better stop listening to his crap and do as I say, stay on the line. I'm going to make some calls, tak. Getting to the bottom of this spark thing. No dobra, czyli co, tu się nie udało. Delete. Ktoś próbował zniszczyć wszystkie dane. There's another backup at her workplace, Anna met on the Park. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu to się wycofało, usunęło wszystko. Ale z drugiej strony e, coś mógł zrobić Greg, że to wszystko się przywróciło. Szkoda, kurczę, tylko że nie zdążyłem, no ale. Co zrobić? U! I znowu mamy jakiś taki. glitch. Mamy kolejne wideo, oczywiście. My to wideo tak udajemy, że oglądaliśmy. Mamy też maile od Elizabeth. Mamy maila od. Rainforest Shipment, mamy Murfa, tak, który tutaj ma tę całą swoją dziwną informację, i mamy też Dice Roll, tak, to wszystko mieliśmy. I jest też Taylor, z, którego, z którym musimy pogadać. Mamy też Taylora, który został recovered, tak, czyli to wszystko sobie możemy tu zobaczyć. On tutaj śpiewał znowu nam, tak, przez co możemy uznać, że Dobra sprawę, to on nie jest groźny, tak, mimo wszystko, co tu mamy jeszcze jakieś informacje, jeszcze Great recovery. tu się dowiemy o tym, że to jest zdrada, tak, jeszcze są jakieś tam ukryte rzeczy, ale ja i tak wiem, wiem co wiem, więc zakończmy ten odcinek na rozmowie z Taylorem. Okej, okay, Anna, uh, I guess she's all alright, uh, far from it, no nic nie jest poprawnie, nic nie jest dobrze. Dobra, ja tu teraz yy, mówię, że wysłuchałem dziwne dźwięki i właśnie wysyłam... wysyłam Taylorowi... te 11 sekund creepy. Tak. Niech leci, zobaczymy co on z tego wyłapie. Did Greg send this to you? This is odd. To dziwne. Anna would have called her phone by now if she is ok. And I'm somehow... She makes a post exactly the same time as when Greg is checking on her. Doesn't it sound a bit strange to you? Occam Razor. Occam. O matko. Uh, the easy, to możemy znowu jakieś wybrać. The easiest answer is most often right. The obvious answer is most often true. Simplest answer is most often correct. No dobra, dojrzeliśmy do momentu, w którym pogadałem sobie z Taylorem. Na szybko może wam pokażę, po prostu poskroluję sobie, to sobie zobaczycie. Wysłałem mu ten dźwięk, potem co tam jeszcze? Zapytałem, dlaczego miałby to robić, i powiedziałem wszystko, co tam się działo, co, co sądzę o nim, bo i tak musiałem wszystkie te trzy opcje wybrać. Uznałem, że to raczej jest, raczej jest wypadek, i powiedziałem, że Anna spotkała kogoś na sparku, a nie, że spotkała Taylora. Tak, i się z nim zgodziłem, w żaden sposób go tutaj o nic nie oskarżając. Widziałem, że coś się na tym Telefonie z tego laptopa jakaś część się tutaj przywróciła, więc możemy teraz wypytać Grega, co zaszło, ale to będziemy robić już w kolejnym odcinku. Także, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Teorię dalej możemy snuć. No ale, właśnie, widzę, że niestety skrólowanie przez tę grę jest dość bolesne i czasochłonne, może tak bym powiedział. O, Taylor znowu coś wysłał, więc no cóż, nie wiem jak to będzie z dalszymi zakończeniami, ale wydaje mi się, że doprowadzimy chociaż do zakończenia, w którym ratujemy Taylora albo Annę. Już wiemy, że niestety Ashley wie wszystko, więc to jakby jest już niestety. Tu już jest fail, ale gdybyśmy chcieli, jeszcze ten memory wipe się nie udał, chociaż tu nie mamy na razie nigdzie x że mamy nic, nie mówić i nic o czym o niczym nie wspomnieć Ashley, ale być może to za chwilę wyjdzie i będziemy musieli powiedzieć, że Ashley już wie, tak? Więc dziękuję wam bardzo, wielka piona i do zobaczenia w kolejnym odcinku we wtorek. Trzymajcie się, cześć!